Dzieci i młodzież wzięły udział w 32. Międzynarodowych Biegach imienia Bronisława Malinowskiego. Setki dzieci i młodzieży wystartowały w biegach towarzyszących dystansowi 10 km. Dzieciaki pobiegły na dystansie 500 metrów, natomiast starsze dziewczęta i chłopcy rywalizowały na odcinku 800 metrów. Młodzież natomiast pobiegła w biegu na dystansie 1500 metrów. Rywalizacja nawet w najniższych grupach wiekowych była bardzo mocna, o czym świadczyło zmęczenie. Oczywiście dobiegnięcie do mety dawało już sporo satysfakcji. Ciężko było? Tak, bardzo. Trochę tak. Dobre. Ciężko się biegło? Dosyć. Ciężki bieg? Dobra, idzie tak. Ale dobrze czasem się poruszać, co? No. Najprzyjemniejsza część ceremonii, także dla najmłodszych grup wiekowych, to oczywiście wręczenie medali i pucharów. Zwyciężyłeś. Jak się czujesz? Wspaniale. Nie miałem trochę siły, ale dałem radę. Jestem szczęśliwy, było bardzo ciężko, ale się udało. Ciężko było zwyciężyć? Tak. Duża konkurencja, prawda? Prawda. Długo przygotowywałaś się do tego biegu? Znaczy, ja zaczęłam trenować od 3 lat. No i tak do tej pory biegam, no i wreszcie się udało. Czyli pierwsze zwycięstwo takie? Znaczy, złoto to tak. No udało mi się już tu, to jest trzeci raz, kiedy stoję tutaj na podium. A pierwszy raz jako pierwszy? Nie, 3 razy jako pierwszy. No, czyli już weteran, można powiedzieć. Ale w tej samej kategorii wiekowej, czy to tak stopniowo? Pierwszy raz w kategorii klas trzecich gimnazjum i drugich i raz w pierwszych. Tak, trudno było. Było strasznie trudno. A takie chwile zwątpienia? No nie. Cały czas trzymałem jak najlepiej, żeby nie przegrać tylko. Dużo wysiłku wymaga przygotowanie do takiego biegu? No, trzeba trenować dużo. No jak nawet ja trenuję u pana Czubaszka, Jarosława Czubaszka, który przygotowywał mnie do tego biegu i do innych. A długo przygotowywałeś się do tego biegu? Tak. Praktycznie całe wakacje i jeszcze na początku. I takie uwieńczenie ciężkiej pracy, można powiedzieć. Tak. Ciężka. Dużo wysiłku wkładasz w przygotowanie? Tak, mamy treningi około 5 razy w tygodniu, czasami częściej. Staram się systematycznie uczęszczać w treningach. Co byś powiedział, żeby zachęcić innych do biegania? Żeby trenowali na Olimpii Grudziądz i u pana Czubaszka najlepiej, bo pan Czubaszek trenuje długodystansowy. No biegajcie, warto. Że warto biegać, nawet jeśli się nie osiągnie sukcesów, bo bieganie to robi się, można to robić na przykład dla zdrowia. Czyli sport to zdrowie. Tak, dokładnie. Zobaczmy jeszcze, jak młodzi sportowcy dobiegali do mety. Ważne, że oni wszyscy pokonali ten dystans 500 metrów, że oni świetnie bawili się, że są tutaj z nami. Może właśnie z tej grupy, tych najmłodszych, kiedyś będziemy mieli na selekcję Bronisława Malinowskiego. Mówmy, aby właśnie z tej młodzieży wyłapać kolejnych medalistów Igrzysk Olimpijskich. Tak jak chociażby nasza mieszkanka Magdalena Falaczek-Kozłowska, która jest z nami. Ona także dzięki temu, że zdobyła medal olimpijski, zapisała się na stałe w historii gruziąskiego sportu i oczywiście polskiego sportu. Na pewno będzie okazja wspomnieć, że warto uprawiać sport, że warto być aktywnym.
Sędziowie teraz będą pilnie tam na mecie wyłapywać się w najmłodszych. Tymczasem będą tymi najmłodszych, mimo że one prawo to wszystkie mamy do mamy bezpiecznego opiekuna. Dobrze trzymają najmłodsi, jak tylko komisarz robi to uchwalić. Przygotowana kolejna. Nie tak jak to było przed chwilą, na jakiś sygnał bliskie. Startujemy dopiero po biegnięciu i zakończymy na mecie konkurencji wcześniejszej. Obiecani duży czynki się nie pojawią na mecie, to nie ma startu wcześniej grupy chłopców. I odwrotnie. Godzina 10:20, start do biegu na dystansie 800 metrów. Chłopców rocznik 2005-2003. Brawo, brawo, brawo.